24 listopada wspominamy świętego Protazego, biskupa. Protazy był ósmym z kolei biskupem Mediolanu i ósmym także świętym wśród tychże biskupów. Wypadek to szczególnie rzadki. Rządził diecezją prawdopodobnie przez 25 lat. Święty Atanazy w swojej apologii wspomina, że kiedy udał się do Mediolanu, by spotkać się tam z cesarzem Konstancjuszem, spotkał się także z biskupem Mediolanu, Protazem. Patriarcha zanotował także, że spotkał się z Protazem na synodzie w Sardyce w roku 343. Wspomina go wdzięcznie, co świadczy o przyjaźni, jaką do niego żywił. Możliwe, że Protazy nie tylko udzielił Atanazemu gościny, ale wstawił się także za nim, gdy ten był prześladowany przez okolicznych biskupów ariańskich i przez władze cesarskie także błędem arianizmu zakażone. Jak wiadomo, święty Atanazy został skazany na wygnanie za mężne wyznawanie wiary. Według miejscowych zapisków Protazy miał przenieść się do wieczności 24 listopada 356 roku w opinii świętości. Jego ciało złożono w kościele świętej Wiktorii La Corpo. Poza tymi informacjami nic więcej nie wiemy ani o życiu, ani o działalności świętego Protazego na stolicy biskupiej. Niebawem po nim biskupstwo Mediolanu objął święty Ambroży. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Protazego, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.